Siema majstry. Pójdziemy ukocić trawy dla królików. Dla szarańczy. Chcecie trawki świeżej? Idziemy, będzie na jutro. Także... Idziemy. Łzek to niech się tu suszy. Mam nową kosę, to wam pokażę. Osełeczka, no i bierzemy wszystko. Bo weźmiemy sobie to. Weźmiemy sobie to. I weźmiemy sobie to. Dobra. Tyk. Cyk. I tyk. I jedziemy. Tu sobie zostawimy sprzęt do ziemniaków i jedziemy dalej. Dobra. Tam mam lucernę, tu jest koniczyna czerwona, ale już taka troszeczkę jest przerośnięta, bo ona jest drugi rok. Gdzie niegdzie chwastem. No i tu mamy, kiedyś była koniczyna, ale jak widać w większości mlecz, szczawko, bylak, takie różności. Kosa nowa, bo tamta po prostu pękła. Kosiłem w miejscu, w którym jeszcze nigdy nie kosiłem kosą i wystawał taki metalowy pręt, 10, może 12. I pękła w tym miejscu. Musiałem kupić nową. Kupiłem nową, oczywiście taka nowa ze sklepu to wymaga albo klepania, albo szlifowania, tak jak ja sobie szlifuję. Trzykrotne szlifowanie doprowadziło do takiego stanu, że kosa już jest do koszenia. O kurde, widzieliście? Niewiele brakło. Trzeba zawsze tam zabrzeć dobrze. Lecimy. Trudny teren, zobaczcie jaka kurde dziura. Nie było tej dziury tu. Pies musiał wykopać. A podoszczymy troszeczkę. No i będzie, nie? Tutaj jest mało koniczynki, więc troszeczkę tu jest najwyższa, skubnę tutaj.
bąków w tym roku co niemiara. Normalnie atakują jak wściekłe. Bąki, kurde, bąki. Marchwianka niedługo będzie, bo trzeba będzie kopać marchew. To przez dwa dni będą jadły marchwiankę. Dobra, majster. Idziemy na ziemniaki. Buraki jakieś wykopane. Aha, to jest to uszkodzone. Idziemy na ziemniaki. Zimnioki! Dobra, chyba starczy. Na pewno na więcej niż na jeden obiad mam. O, zjedzona. A pietruszkę może jeszcze jakąś. No taka sobie. Marchewkę, a też weźmiemy jakąś. A marchew fajna. Dobra. Jak już tu stoję, to już idę to zanieść. Dobra, aż żal im nie dać tego. O. Natka z marchewki. Dobra, damy tym. O. Niam, niam. Nie no, trzeba im dać świeżej trawki, nie? W końcu ukosiliśmy trawki, nie po to, żeby ją kisić teraz. Trawka, wszystko jest.
To jest liść kiszonu. To jest koniczyna czerwona. To jest powój. Mniszek. To właśnie nie wiem co to jest, jakiś chwast. Kobylak. No mnóstwo wszystkiego różności. Żółtlica bodajże, drobnokwiatowa, tak jest. Takie różności. To nie tylko jest koniczyna. Koniczynę tego się dokosiłem tak o tam na końcu. A tu mamy wszystko, to jest takie bogate. Bogate wszystko, no. Przynajmniej stąd trochę trzeba brać. O, i trochę stąd. I trochę tej koniczyny. I wymieszać im to porządnie. One już dzisiaj dostały raz, więc dzisiaj o, taka kłębiasta. Cyk. 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 Cyk, cyk. 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 Ci mało trochę dostali. Oni są strasznie głodomory. Tamte z tyłu. Macie. Cyk. Proszę. Wy tu macie dużo. Ty masz dużo. Ty nie masz za wiele. Ty masz tutaj. Proszę bardzo. Ty masz tu sporo z rana. Ale dałem ci coś świeżego. Masz. Pięknie. Tu mamy podwójne drzwiczki, więc można sobie zajrzeć, co one tu wyprawiają. Ty już się przyzwyczaiłeś do mnie, czy jeszcze będziesz walczył? O! Pewnie samiec, chociaż miałem raz taką samicę agresywną. Dobra. Łapeczka i do następnego. Trzymajcie się.